To jest druga kwestia. Bardzo się cieszymy, bo pierwsza kwestia przyniosła nam mniej więcej 16,5 tysiąca w zaokrągleniu datków, za które mogliśmy wyremontować krzyż sióstr franciszkanek przy ulicy Wrocławskiej. On jest już zrobiony, więc jeśli ktoś z Państwa będzie na tym cmentarzu, to może go zobaczyć. Może też zobaczyć na nim tabliczkę, że krzyż został odnowiony dzięki ofiarności mieszkanek i mieszkańców Opola, którzy złożyli się na to. Więc to już jest jakby dowód na to, że te kwestie przynoszą rezultat. Dalej zbieramy na siostry franciszkanki, bo odnowiony został krzyż, ale każda z sióstr ma swój indywidualny, mały, skromny kamień. Renowacja takiego małego kamienia nie jest droga, ale tych sióstr jest tam przeszło 40, więc to się mnoży razy 40. I tych pieniędzy z zeszłego roku na wszystko nie starczyło. Oprócz zbierania dalej na siostry, w tym roku wyznaczymy sobie nowy cel, na który pewnie nie nazbieramy całej kwoty w tym roku, ale cele sobie trzeba wyznaczać, a więc zbieramy w tym roku na siostry franciszkanki i rozpoczynamy zbieranie na renowację grobu Johanna i Augustę Formów, właścicieli słynnego hotelu Form przy ulicy Krakowskiej w Opolu. Zbiórkę prowadzi komitet społeczny, ten komitet się zawiązuje, zawiązał się po raz pierwszy w zeszłym roku, teraz zawiązał się po raz drugi i komitet społeczny zaprasza znane postacie opolskie, mamy tutaj już sporo znanych opolskich postaci, ale też mieszkańców i mieszkanki Opola do tego, żeby kwestowali. I oczywiście prosimy wszystkich o to, żeby do tych puszek wrzucać. Jesteśmy przede wszystkim na cmentarzu na Półwsi do godziny 16, ale około południa pojawią się też osoby na cmentarzu na Wrocławskiej z puszkami. Cel jest istotny, bo cmentarz na ulicy Wrocławskiej znany jest wielu Opolanom. Co prawda to zamknięty cmentarz, ale to też kawał historii miasta, więc cały czas porusza serce Opolan, co widać, bo wrzucają do puszki, czyli kwestia jest potrzebna. Zobaczymy oczywiście, jak się to finalnie zamknie, natomiast rzeczywiście i tych kwestujących, i tych, którzy rzucają do puszki, nie brakuje, a to znaczy, że ta inicjatywa jest potrzebna. Bez naszej pomocy, bez wrażliwości Opolan, te pomniki cmentarzowe znikną. Tak jak było kiedyś kilkanaście tysięcy, w tej chwili bodaj jest już około 2-3 tysięcy pomników i to jest, można powiedzieć, kawał dobrej historii wybitnych Opolan, wybitnych mieszkańców jeszcze z XIX wieku, z XX wieku. Bądźmy szczodrobliwi i popatrzmy też na naszą przyszłość w przeszłości, czyli też ktoś będzie o nas pamiętał, gdy jego pomnik będzie zadbany, będzie zostawiony potomności.